Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Tym razem to jest odpowiedź wideo na filmik Broszki, więc najpierw cześć Broszko. I też jest odpowiedź na pytania Tomka 1986. Bo no, teraz no, wielu nagrywają odpowiedzi na te pytania, bo w ogóle to są bardzo fajne pytania i bardzo chciałbym odpowiedzieć na nie. Na nie? Od razu chciałbym powiedzieć, nie dla moich widzów, bo moi widzowie już wiedzą, jestem Amerykaninem, tylko jestem uczniem języka polskiego i to znaczy, że ten filmik będzie bardzo długi z powodu, że bardzo powoli mówię po polsku. Może to nawet będzie w kilku częściach. No dobra, do roboty. Pierwsze pytanie. Dlaczego zająłeś się wideoblogami? Czy chcesz coś w nich przekazać? Jeśli tak, to co? Co czujesz mówiąc do kamery? No. Zacząłem nagrywać wideoblogi przypadkowo. Na początku miałem blog i w tym napisałem o, raczej pisałem o programowaniu i nauce języków obcych. I też czytałem bardzo dużo blogów innych, którzy też pisali o nauce języków obcych. I nie pamiętam teraz w którym, ale w jednym z nich ten facet nagrał, myślę, że to były trzy filmiki, w których on mówił w językach, których się uczy. I nie pamiętam, który, może to było po hiszpańsku, po portugalsku i może jeszcze jeden po angielsku, bo to był jego język ojczysty. I myślałem, że to bardzo fajny pomysł. I chciałem no, nagrać filmik po polsku, filmik po rosyjsku i może ewentualnie filmik po angielsku, bo no, uczysz się polskiego, uczysz się rosyjskiego, ale teraz nie za bardzo rosyjskiego. Więc no, nagrałem filmik po polsku i no, fajnie było, ale no, mam coś do powiedzenia o, na temat mówienia do kamery, ale no, może to trochę później. Po tym nie nagrywałem no, tych innych filmików po rosyjsku, po angielsku, ale no, przez krótki czas dostałem fajne, pozytywne komentarze. W ogóle nie spodziewałem, że ludzie no, by oglądali te filmiki, oprócz no, może czytelników mojego blogu i w tym w ogóle nie wiem, ile ludzi, którzy czytali mój blog, mówili po polsku w ogóle, więc to no, po prostu była ciekawostka, nie? Ale no, dostałem tak pozytywne komentarze, głównie od Polaków, że no, to zachęciło mnie do no, dalsze działania. Dalszego działania. No. Język polski to wspaniałe. Ale no, nie nagrywałem coś jeszcze po polsku przez no, może nawet półtora roku, muszę sprawdzić później, ale nagrywałem inne filmiki, głównie z moją żoną, no, w wydarzeniach naszego życia. Nagrywałem filmik, co robiliśmy Bożego Narodzenia pewnego roku i też
Mamy filmik naszego ślubu w sądzie na YouTubie i no, inne filmiki. Kiedy podróżowaliśmy, też są filmiki. Ale naprawdę nie zacząłem nagrywać normalne vlogi do tej pory, jak przeprowadziliśmy się do Polski. I wtedy to było tylko dlatego, że chciałem ćwiczyć po polsku i no, poznać Polaków. I myślę, że w ogóle to udało mi się, że to bardzo fajny sposób do poznania Polaków, do ćwiczenia języka obcego. Co czujesz mówiąc do kamery? Pierwszym razem to było okropnie, to było strasznie. Myślę, że nagrałem ten pierwszy filmik przez 2 dni i pierwszego dnia, nie pamiętam ile razy nagrywałem ten filmik, ponad 10, może nawet 20. Bo zawsze w tym było coś nie tak z językiem lub nie wiedziałem, co powiedzieć, lub zawsze było coś. I kiedy oglądałem te filmiki, miałem taką minę, że wyglądało jak bałem się o życie. To było strasznie, więc zrezygnowałem tego pierwszego dnia bez zakończonego filmika i drugiego dnia nagrałem może 5 razy ten filmik, ale na początku powiedziałem samemu sobie, myślę, nie wiem, że po prostu uśmiecha się i te następne razy uśmiechałem się i wszystko wyszło wspaniale. Teraz to bardziej normalnie, ale jeszcze nie mogę nagrywać, kiedy moja żona jest w pokoju. I nie wiem dlaczego, bo ona nic nie szkodzi, ale kiedy ona jest w pokoju, nie mogę nagrywać. Nie wiem dlaczego.